Cześć. Jeżeli liczysz na odpowiedź, kiedy będzie najnowszy CGM Rap Podcast, to jedyną odpowiedzią, której mogę Ci udzielić, jest, że nie wiem. A to za sprawą tajemniczego, enigmatycznego wpisu na fanpage'u Wujka Samozło, który napisał, że Rap Podcast był sobie i nie ma. Jednakowoż po jakimś czasie skasował ten wpis, więc nie wiem, czy kiedykolwiek będzie nowy Rap Podcast CGM, czy już nie będzie. Czas pokaże. Natomiast jeżeli miałoby go nie być, to byłaby to wielka strata. Wujek pisał, że przyczyną tego, że niby program został zdjęty z CGM-u, jest to, że było za mało wyświetleń. To ciekawe. Po pierwsze, było tylko 5 odcinków, to jakby jeszcze nie pozwoliło moim zdaniem wkręcić się temu cyklowi na obroty. A po drugie, wyświetlenia na poziomie 20 kilku tysięcy, nie wiem, czy uznałbym za małe. Na pewno dla mnie to byłyby ogromne wyświetlenia, ale nawet dla takiego CGM-u. Musimy wiedzieć, że CGM i podcast godzinny nie jest teledyskiem muzycznym, który ktoś sobie ogląda po 20 razy, czy tam 50 razy potrafi obejrzeć jeden człowiek. Widownia hip-hopowa jest ograniczona ilościowo, więc myślę, że te 20 parę tysięcy odcinku piątego i solidna tendencja wzrostowa z odcinka na odcinek dawały jednak dobre perspektywy temu programowi. Bardzo mi będzie żal, jeżeli go zabraknie, bo pomimo tego, że były pewne minusy, na przykład to, że rozmówcy raczej ciągnęli do jednej bramki niż wspierali się jakoś istotnie. Jedynie wujek cokolwiek próbował podrzucić innego niż pozostała trójka redaktorów, to poza tym jakimiś drobnymi tam wpadkami, czysto jakimiś ludzkimi błędami, to naprawdę słuchało mi się tego bardzo przyjemnie. Audycja trwa godzinę około, więc jest już tyle czasu, żeby można naprawdę rozwinąć dyskusję. Po drugie, jakby opinia na przykład Flinta, który jak byłem małolatem, to zawsze był takim raczej redaktorem kosą, kosił wszystko. Tutaj widać, że trochę się, nie wiem, zestarzał, jakby stępiał mu trochę pazur, ale to na plus, bo jakby stara się zajrzeć głębiej i dostrzec plusy tam, gdzie zapewne te 10 lat temu by ich wcale nie mógł dostrzec. Krzysiek i Dawid to dla mnie nowe postacie, pewnie dlatego, że nie czytam interii czy tam pism dla tak zwanych panów. No i wujek. Co by o wujku nie mówić? Może nie był jakimś najbardziej technicznie dobrym raperem, ale zrobił dla tej kultury bardzo, bardzo dużo. Poczynając od tych początków, za czasów Volta i Beat Records, kiedy jakby rozwijał freestyle. Jakby to był chyba pierwsza osoba, której freestylem się zajarałem i pociągnąłem trochę ten temat po tym, jak zobaczyłem, jak wujek to robi. Znaczy wiadomo, no później freestyle się znacznie rozwinął. Wujek cały czas gdzieś tam w tym uczestniczył. No ale jakby prekursorem freestylu na pewno był. Po drugie, jego wszystkie jakby zasługi dziennikarskie przez ostatnie 15, może 20 nawet lat, no powiedzmy 15, trudno jakby tego nie docenić. Myślę, że jest jednym z bardziej istotnych popularyzatorów tej muzyki w Polsce. Pytanie, czy przypadkiem to się stało, czy jakby jakaś duża była jego zasługa, natomiast na pewno zrobił dużo roboty, bardzo dużo roboty. Trzeba jeszcze tutaj cenę do spółki z nim złączyć, że obaj robili naprawdę dużo roboty i fajnie, że wujek znalazł sobie nowe miejsce, gdzie mógł fajnie jakby oddaleźć się na nowo, bo po tym, jak się skończyła Viva, skończyły się jakby rapsy, w ogóle muzyka się skończyła w telewizjach muzycznych, wujek tak się imał czego, co tam mógł i kurczę, trochę mi szkoda było, że jakby
nie ma czegoś tego super perspektywicznego. Być może ten rap podcast nie był jakimś super perspektywicznym i lukratywnym zajęciem, natomiast był moim zdaniem fajnym dla niego miejscem i bardzo dobrze mi się go tam oglądało. Więc ciągle mam nadzieję, że jednak nie zdejmą tego. A jeśli zdejmą, to mam nadzieję, że wujek lub ktoś inny przejmie jakby tę spuściznę, chociaż może nie jest to jeszcze wielka spuścizna, ale te 20 parę tysięcy, w perspektywie podejrzewam, że do 50 mogłoby dojść, to jest naprawdę coś, po co warto się schylić. Poza tym niekoniecznie liczbami trzeba myśleć, chociaż to rozumiem, że też za darmo nikt pewnie tyle pracy by w to nie wkładał. Niemniej nakład na produkcję takiego programu nie jest jakiś znaczący, gorzej pewnie z jakimiś gażami dla dziennikarzy. Niemniej chciałbym, żeby te rap podcasty CGM dalej funkcjonowały i wychodziły nowe odcinki, a jeżeli by miały nie funkcjonować, to chciałbym, żeby ktoś się tutaj zgłosił i przejął tę część mediów, że tak powiem, bo naprawdę był to fajny program. Mam nadzieję, że jeszcze będzie można posłuchać takich fajnych podcastów o rapie. Tyle. Nara.